Zawsze, kiedy ludzie chcą coś udowodnić, sobie i innym, ruszają w góry. Góry uczą pracy, uczą współpracy, uczą pokory. I pozwalają ludziom odkryć w sobie wielką moc. Dobrze wiemy, że firma to ludzie. Oni budują jej pozycję, a my mamy najlepszych. PKP Cargo zaprosiło swoich pracowników, tych, którzy znają i kochają góry, na wielką alpejską wyprawę. Ostatecznie plecaki pakuje 8 osób. Ruszają wzmocnić kondycję w najwyższych polskich górach. Choć widok z samego dachu Polski zapiera dech w piersiach, to po Tatrach tylko zaostrzają się apetyty na najwyższy szczyt Europy. 24 lipca grupa PKP Cargo wyrusza z Chamonix na Gran Paradiso. To dopiero aklimatyzacja, ale szczyt ma ponad 4000 metrów. Połączeni liną i wspólnym celem, jak wagoniki, ruszają w swoją pierwszą alpejską drogę. Schronisko Goûter to ostatnia bezpieczna przystań przed samym szczytem. Do celu zostało 3,5 km drogi przez śnieg i skały. Góra broni się przed ludźmi jak tylko może, a ludzie są coraz silniejsi, nawet kiedy zastaje ich noc. Dach Europy. Droga do gwiazd. Najlepsi ludzie. PKP Cargo.